Wiadomo, że liczba x równa 3 pierwiastki z 2 jest pierwiastkiem wielomianu w od x równa się x kwadrat minus 2a. My musimy obliczyć parametr a. Ponieważ wiemy, że ta liczba 3 pierwiastki z 2 jest pierwiastkiem wielomianu w od x, zatem wielomian w od x przyjmuje dla argumentu x równego 3 pierwiastki z 2 wartość 0. Ponieważ pierwiastek wielomianu to jest to samo co miejsce zerowe wielomianu, tudzież pierwiastek funkcji to jest to samo co właśnie miejsce zerowe funkcji. Zatem, korzystając z tej informacji, możemy napisać, że nasz wielomian w dla argumentu x równego 3 pierwiastki z 2 przyjmuje wartość 0. Ile to jest w od 3 pierwiastki z 2, to my możemy policzyć z danego wzoru, po prostu podstawiając pod x 3 pierwiastki z 2, czyli w tym równaniu zastępujemy w od 3 pierwiastki z 2 wzorem z podstawioną tą liczbą pod x, czyli piszemy 3 pierwiastki z 2 do kwadratu, dalej mamy minus 2a i to się równa 0. No i teraz wystarczy, że rozwiążemy takie równanie z niewiadomą a i będziemy mieli odpowiedź do naszego zadania. Czyli podnosimy do kwadratu. 3 do kwadratu to jest 9 razy pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2 minus dalej 2a to się równa 0. 9 razy 2 to jest 18. 2a możemy przenieść na tą stronę. Minus zmieni się na plus, czyli będzie 2a. No i dzielimy to równanie obustronnie przez 2 i otrzymujemy, że a jest równe 18 na 2, czyli 9. No i to jest odpowiedź do tego zadania.